Witajcie, moi drodzy! W dzisiejszym filmie, tak jak widzicie, widzicie bardziej to, co jest przede mną niż mnie. A to ze względu na to, że dziś zrobimy wreszcie test słodyczy. A tak naprawdę, tak jak widzicie tutaj przede mną, zrobimy sobie test niemieckich chipsów. Kochani, kupiłam 8 paczek niemieckich chipsów. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie test smaku tych wszystkich chipsów, które mam tutaj przed sobą. Za chwilę Wam je wszystkie przedstawię. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy któryś z tych chipsów, które Wam tutaj pokażę w tym filmie, macie w Polsce, bądź jedliście je już gdzieś, kiedykolwiek. Dajcie koniecznie znać, jestem bardzo ciekawa. Specjalnie wybrałam takie chipsy, których sama nie testowałam, których sama nie próbowałam. Jedne chipsy próbowałam, ale w innym smaku, więc zobaczymy, zobaczymy, jak te smaki się pokrywają. Będę oceniała od 0 do 10 i na końcu wskażę Wam, które chipsy według mnie były najsmaczniejsze. Oczywiście po ocenieniu ich wszystkich wzięłam sobie specjalnie notesik, zapisałam sobie ich nazwy i przy nich napiszę sobie oceny i zobaczymy, które najbardziej będą mi smakowały. Tak jak mówię, żadnych z nich nie testowałam, jeżeli chodzi o te smaki, które wybrałam. Mam również bonus, bo mam chipsy o smaku marihuany. To może być też coś bardzo, bardzo ciekawego. Myślę, że je zostawimy sobie na koniec. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że taki film powstaje, bo postanowiłam, że Marta w Niemczech jednak troszeczkę zobowiązuje ta nazwa, prawda? Więc cokolwiek o Niemczech powinnam też nagrywać i postawiłam tutaj na słodycze. I zaczęłam od chipsów, bo wiecie, że chipsy to moja ulubiona, niezdrowa rzecz. Więc zaczynamy, kochani. Ściągam te wszystkie chipsy stąd i zaczniemy od pustego stołu i od pierwszych chipsów. Oczywiście wszystkie chipsy będę musiała otworzyć, wszystkie chipsy będę musiała później powoli zjadać na popite, żeby nie mieszały mi się smaki tych chipsów. Mam wodę, ale wodę nie byle jaką, bo z siemieniem lnianym, czyli coś na porost włosów. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni film, to wiecie. Jeżeli nie, to zapraszam Was do filmu o pielęgnacji moich włosów i o moich ulubieńcach. Tam też mówię troszeczkę o wodzie z siemieniem lnianym. Boże jedyny. Okej, więc tym będę sobie zapijała te chipsy i zaczynamy. Kochani, zacznijmy sobie lightowo, czyli od paprykowych chipsów firmy Lay's. Ale to nie są byle jakie chipsy, bo jak widzicie, one mają trochę inny kształt. I zastanawiam się, czy macie takie chipsy w Polsce. Myślę, że ich chyba nie ma, bo sama jeżdżę na urlopy do Polski i ich nie widziałam. Ale stwierdziłam, że spróbujemy je, bo one są chyba takie typowo nachosowe, z tego co kojarzę. No, sami zobaczymy za chwilę, więc otwieram pierwszą paczkę. I przy okazji mogę Wam też powiedzieć, ile te chipsy kosztowały, bo te Lay'sy kosztowały 97 centów. One chyba są troszeczkę droższe normalnie, tu jest ich 100 gram, ale one teraz były na promocji. I w środku, w paczce wygląda to tak. I tak właśnie wygląda ten chips i próbuję. Jest to bardzo delikatnie wyczuwalny smak papryki, także bardzo, bardzo słabo. I patrzę akurat na skład i w składzie, gdzie jest ta papryka? Nie ma papryki w składzie, a jest! O, nie wierzę! Papryka jest na samym końcu składu, aż Wam pokażę, bo nie mogę wytrzymać. Widzicie to? I spójrzcie, papryka ekstrakt, wcześniej w ogóle nie ma papryki. Dlatego ta papryka jest tak słabo wyczuwalna, bo ona jest po prostu jakby wzmacniaczem smaku, koloryzatorem, coś takiego. Także jeszcze jednego dla pewności. I co jest dziwne, na trzecim miejscu jest cukier. Cukier w chipsach? Także, kochani, tych chipsów nie ocenię zbyt dobrze, bo to nie jest mój smak, jest trochę słaby, bardzo czuć ziemniaki. Mało czuć papryki, czuć, że ten ziemniak jest przetworzony, bo jednak był przetworzony, żeby stworzyć taki kształt. Także te Lay'sy oceniam na trójeczkę. Myślę, że trójka to jest taki maks. Nie, dwójka. Dwójeczkę. Więc zapisuję, że te Lay'sy oceniłam na 2. Naprawdę słabe są. I tak sobie stwierdzam, że jakbym miała je kupić jeszcze raz, na pewno bym tego nie zrobiła.
Są dosyć tanie, ale nie ten smak. Wiem, że są jeszcze serowe, być może serowe są lepsze. Weźmy się teraz może za coś troszeczkę innego. Coś ciekawszego. Czyli Kessel Chips są to chipsy, które mają charakteryzować się tym, że są jakby ręcznie robione i są ze skórką. Zaraz sprawdzimy, czy ta skórka naprawdę na nich jest. I smak jest też bardzo nieoczywisty. Myślę, że w Polsce nie macie takich chipsów. Jest to sól i sos vinaigre. Także powinno, wydaje mi się, że powinno to smakować dosyć octowo. Te chipsy to 120 gram i one kosztują euro 27. Już leciutko droższe, ale też nie jakieś mega drogie. I otwieram, zobaczymy. Zapach bardzo octowy. Tak wyglądają w opakowaniu. Weźmy sobie jednego chipsa na pokaz, może nie jakiegoś wielkiego, ale muszę Wam powiedzieć, że skórka jest. I tak wygląda ten chips z bliska. Jak widzicie, skórka jest tutaj. Widać na nim bardzo dużo soli. Sól morska. I ona jest na raz, dwa, trzy, czwartym miejscu. Nawet tu jest ekstrakt z drożdży. Ale cukier również jest w składzie. Także próbuję. Bardzo słone, bardzo octowe. Myślę, że do jakiejś zapitki, rozumiecie, do czegoś, co ma kompletnie inny smak niż słony, na przykład do czegoś bardzo słodkiego, ta słoność może troszeczkę pomóc zneutralizować to wszystko, jednakże to jest dla mnie zbyt octowy smak, ale są dosyć twarde, nie robi to różnicy tak naprawdę, czy one są w tej skórce, czy nie są, dlatego że ja nie czuję tej skórki po zjedzeniu tego chipsa, ale są twardsze na pewno niż normalne chipsy. Dajcie znać, czy spróbowalibyście takiego smaku, bo sól z sosem winegre to jest już coś naprawdę innego. Czy odważylibyście się zjeść takie octowe chipsy? To jest też takie typowo niemieckie. Więc na ile oceniłabym te chipsy? Myślę, że na pewno są lepsze niż te paprykowe, dlatego że mają na pewno więcej smaku. Ocenimy je na 3,5. 3,5, myślę, że więcej bym im nie dała, bo na co dzień też bym na pewno ich nie kupiła. Na pewno. Mam nadzieję, że teraz przejdziemy do jakichś lepszych chipsów, bo jednak chciałabym spróbować czegoś naprawdę dobrego. A Wy, jeżeli to oglądacie na bieżąco i macie jakieś uwagi do jakichkolwiek chipsów, które Wam pokazuję, oczywiście piszcie mi w komentarzach, bądź jeżeli coś z tego już próbowaliście i tak dalej, czekam na Wasze komentarze. Kochani, następne chipsy. I tu jest znowu coś i to jest bardzo niemieckie. Są to chipsy o smaku currywursta, czyli o smaku kiełbasy. Rozumiecie to? Chipsy o smaku kiełbasy. Z tej firmy są oczywiście również inne smaki. Z tego co widzę, te chipsy mają już bardziej bogaty skład, co też nie jest zbyt fajne oczywiście, bo są jeszcze bardziej chemiczne. 175 gram, także paczka dosyć duża i one kosztowały euro 34, także jak na 175 gram, euro 34 to jeszcze nie jest tak dużo. Boję się tych chipsów, mówię Wam, że się ich boję. Myślę, że mają posmak curry, a ja za curry też tak nie przepadam, także zobaczymy. Otwieram. Tak wyglądają w środku. Chips wygląda tak, także widać, że jest z dużą ilością przyprawy. Zobaczymy jak w smaku, także próbujemy. Oj, chyba te będą dobre. Jak można zrobić chipsy o smaku kiełbasy? Wiecie co? To nie jest tak, że czuć tu ogólnie kiełbasę, ale czuć tu właśnie curry. Czuć przyprawę curry, czuć troszeczkę słodkości. Są bardziej miękkie niż te ze skórką i zarazem mają więcej przyprawy i są cieńsze. Więc naprawdę spoko chipsy. Nie spodziewałabym się, że chipsy o smaku kiełbasy mogą być tak dobre. Także weźmy sobie może jeszcze jednego małego chipsa. Tak, to już bardziej trafia w moje gusta. Nie spodziewałabym się. Dajcie znać, czy jedliście chipsy o smaku kiełbasy. Dajcie znać koniecznie, czy je jedliście, jeżeli byliście w Niemczech kiedykolwiek, albo ktoś przywoził Wam na przykład słodycze z rodziny, bo też się tak często zdarzało. Czy kiedykolwiek mieliście te chipsy, czy kiedykolwiek je jedliście, ja muszę je ocenić dosyć wysoko, bo są naprawdę spoko, jeżeli chodzi o smak.
myślę, że dam im takie 6,5. To też nie jest szczyt moich marzeń, jeżeli chodzi o chipsy, jednakże ten smak już jest naprawdę, naprawdę spoko. Jedziemy dalej. Możecie stwierdzić, że oceniam dosyć surowo, ale tak naprawdę to jest po pierwsze pierwszy test czegokolwiek, jaki robię na moim kanale. Jeżeli chcecie więcej takich testów, to również piszcie w komentarzach i dajcie łapki w górę. Jeżeli będę widziała, że tych łapek jest dosyć dużo, to oczywiście będę robiła kolejne serie z takich słodkościowych niemieckich testów i stwierdziłam, że nie mogę oceniać wszystkiego, wiecie, jak najlepiej w superlatywach, bo tak naprawdę potem wszystko wyląduje na pierwszym miejscu, a muszę myśleć, wiecie, realistycznie, co naprawdę mi smakuje i tak dalej. Więc teraz zróbmy przerwę na napicie się. Kochani, muszę Wam jeszcze zaznaczyć, że wszystkie chipsy kupiłam w Kauflandzie, także Kaufland, myślę, jest pewnie w prawie każdym mieście niemieckim, bądź w większości miast po prostu, więc też wybrałam te chipsy tam, żebyście też mieli do nich łatwiejszy dostęp, jeżeli nawet będziecie w Niemczech, będziecie chcieli sobie je kupić. Wszystkie dostałam w Kauflandzie. I tu mam chipsy, które wzięłam z ciekawości. One są produkcji holenderskiej chyba. Nie wiem, ale wydaje mi się, że one są holenderskie, bo tu jest po holendersku też napisane. I pierwszym językiem, który jest tu w ogóle wypisany z tyłu, to holenderski. To są chipsy już z lekko wyższej półki. One kosztowały euro 95 i to jest... Ile tu jest gram? 150 gram, ale smak tak mnie zaciekawił, że stwierdziłam, nie no, muszę wziąć, bo przecież miałam przetestować dla Was różne ciekawe chipsy. Jest to firma Gertsch Chips. Firma istnieje od 1994 roku. Więc smak koperku i parmezanu. Otwieram. Boję się. O ja, to są kolejne chipsy ze skórką. Wiecie co? One pachną plastikiem. Spójrzcie, tak wyglądają. Także myślę, że wyglądają dosyć ciekawie i naprawdę dosyć bogato, jeżeli chodzi o skórkę tych ziemniaków. I teraz wezmę sobie jeden, może jakiś taki mniejszy, bo troszeczkę się obawiam tego smaku. Więc mamy tu jednego chipsa i próbujemy. Tego koperku nie ma zbyt wiele, tak jak patrzę. A gdzie jest koperek w składzie? Aha, koperek jest na ostatnim miejscu. Dobra, więc próbujemy. Wiecie, ja mam porównanie do koperkowych chipsów, dlatego że w Polsce bardzo lubiłam chipsy biesiadne, koperkowe. I one naprawdę tego koperku miały bardzo dużo. Tutaj tego koperku jest mało, jest słabo wyczuwalny. Jednakże ten smak jest ciekawy, bo gdy zaczynałam jeść tego chipsa, czułam tylko taką mdłość. Później zaczęłam wyczuwać ten parmezan, ten ser. I na końcu tą nutkę koperku. Także to jest smak, który tak troszeczkę się wydobywa. I jest to smak ciekawy, ale na pewno nie po pierwszym chipsie. Myślę, że trzeba by było więcej tych chipsów zjeść, żeby cokolwiek więcej o nich powiedzieć. Szukam jeszcze jakiegoś takiego małego chipsa. Wyczuwalna jest tu też słodycz. Chociaż ja tu nie widzę cukru. Nie, no jest cukier. A jest dosyć daleko w składzie, ale jest. Ale nie są złe te chipsy. I jeżeli chodzi o tą skórkę, to mam wrażenie, że te chipsy są takie troszeczkę, wiecie, zdrowsze, na pewno nie, ale takie mam przeczucie, jakby są bardziej, tak wyglądają, były bardziej naturalne. Opakowanie jest też takie, wiecie, porządniejsze. Wiadomo, prawie 2 euro, ale no nie mogę powiedzieć jakiegoś wielkiego, złego słowa na nie. Mimo, że są dosyć mdłe, to jednak jak się je tak więcej zjada, to ten smak, tak wiecie, coraz bardziej się wybija i są to właśnie takie bardziej delikatniejsze chipsy do jedzenia, choć są twardsze niż na przykład te o smaku currywursta. Także, ojej, jakie mam je ocenić? Czy one są lepsze od currywursta? O matko, teraz mamy problem, czekajcie. Dam im 6. Parmezan, 6. Czyli o pół punkta mniej niż currywurst, bo jednak jest taki troszeczkę bardziej mdły smak. W currywurście od razu było czuć to curry, a tutaj jednak to tak powoli się wydobywało. Następne chipsy, bo dzisiaj nigdy nie skończymy, tego filmu, jak będę tak bardzo się rozwodziła nad każdymi chipsami. Musicie mi dać znać w komentarzach, jak Wam się ten film spodobał, czy jest on dla Was ciekawy, czy powinnam bardziej się streszać z tymi recenzjami i tak dalej. Ale jednak wiecie, no kupiłam trochę tych paczek chipsów, powiedzieć o nim tylko pół słowa i odrzucić dalej, więc staram się powiedzieć Wam to, co naprawdę o nich myślę, to, co zauważam.
Następne chipsy. 175 gram. Chipsy Chio. Cena euro 95, czyli tyle samo co poprzednie chipsy. I jest to bardzo ciekawy smak, którego jeszcze nie widziałam. Dajcie znać, czy w Polsce jeszcze w ogóle widzieliście chipsy z firmy Chio, bo ja już bardzo dawno nie widziałam, a w dzieciństwie miałam ulubione chipsy z Chio, to była zielona cebulka z czymś tam? Czy tam, wiecie, jakaś tam śmietanka z cebulką? Na pewno pamiętacie, dajcie znać w komentarzach, jeżeli pamiętacie. To jest smak chili cheese. Zobaczymy, jak smakują. Duża pojemność znów. Nie widziałam tego smaku jeszcze. Tak jak widzicie, jest napisane na nim, że to jest nowość. O, bardzo ładnie pokryte przyprawą z tego, co widzę. Spójrzcie. Wezmę sobie mniejszego chipsa. Trochę się boję tego smaku chili, bo już je czuć po zapachu. Są to oczywiście cieńsze chipsy, czyli znowu z serii po prostu tych, tak jak currywurst. Dobra, próbujemy. Mam nadzieję, że nie będą ostre, że po prostu to chili będzie lekką papryką. O, jest wyczuwalna ostrość. Nie bardzo. Nie bardzo, bo przebija się też smak sera. Jeszcze jedna. Jest to coś dziwnego. Ale myślę, że te chipsy mogą fajnie się sprawdzić do na przykład piwa. Nie zachęcam Was oczywiście do picia alkoholu, ale jeżeli ktoś z Was pije sobie czasem piwo, to może być fajna zagryzka. No nie są złe. Też oczywiście są lekko mdłe przez ten ser, ale lekką nutkę chili też czuć. Jeżeli chodzi o cenę tych chipsów, to dam tym chipsom one tak trochę na równi są z tym parmezanem, więc również dam im 6, czyli chyba dzisiaj nie dojdziemy do 10, coś mi się wydaje, bo po prostu trochę za nisko oceniłam currywursta. Mogłam currywursta ocenić na jakieś 8, byłoby łatwiej, ale już nie będę zmieniała. Po prostu ustawimy później w kolejności, które najbardziej mi smakowały. Teraz przejdźmy do śmiesznych chipsów. Są to chipsy, właśnie, jako jedyne ze sklepu Zimmermann. Nie wiem, czy Zimmermann jest wszędzie, ale są to takie chipsy paprykowe, ale w kształcie świderek. I to jest bardzo ciekawe. Je kupił mi mój mąż, specjalnie jeszcze do tego testu. Otwórzmy. Nie wiem, w jakiej one były cenie. Ich jest tutaj 75 gram, czyli to jest tak naprawdę najmniejsza paczka z tych wszystkich, które zakupiłam. Wyglądają tak, czyli no naprawdę jak makaron świderki. Coś mi się wydaje, że to są bardziej chrupki niż chipsy, ale spróbujmy. To już trafia w mój gust. One chyba wyprzedziły currywursta. One są tak uzależniające, że ja bym je mogłabym tu siedzieć i je jeść i jeść. To jest jakaś nieznana firma. Mr. Knabbis. Knabbis. Mr. Knabbis. Czy one w ogóle są niemieckie? Wien, Österreich. One są z Austrii, ale wyglądają jak niemieckie. Znaczy wiecie, one są dostępne w Niemczech. Także no już też nie patrzmy na to, gdzie one są wyprodukowane, ale po prostu możecie je kupić w Niemczech. Więc, kochani, one wyprzedzają currywursta. No co ja mam poradzić? Co ja mam poradzić? Im dam 7,5 czy 8? Kochani, im daję 8. Im daję 8, naprawdę mi zasmakowały. I takie bardzo proste chipsy, a mi zasmakowały, więc jeżeli to gdzieś zobaczycie, to naprawdę powinniście sobie spróbować. To są chrupki, bardziej chrupki niż chipsy, ale mega fajny smak. I przedostatnie to znów chipsy ze skórką. Chipsy firmy Kauflandowskiej, także może macie je również w Polsce, dajcie znać. Po polsku też jest tutaj napisane. Chipsy ziemniaczane ze skórką w stylu śródziemnomorskim z pomidorami i ziołami. I tu jest 150 gram, 96 centów, także bardzo niedrogie, jak na 150 gram i chipsy ze skórką. Na pewno będą twardsze, tak mi się już wydaje. I wyglądają tak, czyli znów troszeczkę nierównomiernie jest rozłożona przyprawa. Ale to właśnie te chipsy, w tych chipsach chyba jest właśnie taki urok. Dobra, spróbujmy. Wezmę takiego mniejszego, ale twarde. Masakra. Kochani, to są najtwardsze chipsy z całego tego zestawienia. Ale smak jest spoko, chociaż widzę, że wiele chipsów ma takie jakieś czarne plamki i tak dalej, także jest to chyba też robione trochę z niektórych chipsów, które miały jakieś mankamenty. Ziemniaków. Ale jakie twarde. Nie słyszę własnych myśli, jak jem tego chipsa. Smak się broni. Naprawdę smak jest bardzo dobry.
Ja kiedyś w Polsce jakieś pomidorowe chipsy bardzo lubiłam. Już nie pamiętam, jaka to była firma, ale jakieś kiedyś były pomidorowe chipsy. Kurczę, nawet nie pamiętam firmy, ale bardzo lubiłam pomidorowe chipsy w Polsce. I te również mi smakują, tylko są strasznie, strasznie twarde. Więc dajmy im pół na pół, daję im 5. Moja ocena to 5, dlatego że no, to jest takie pół na pół. Smak bardzo mi smakuje, ale twardość jest tak denerwująca, że no nie dałabym rady za dużo tych chipsów na raz zjeść, bo normalnie zagłusza mi własne myśli, tak jak Wam powiedziałam. Więc kolejną paczkę mamy za sobą i została ostatnia paczka. Ostatnia paczka, myślę, że najciekawsza dla nas wszystkich. Są to chipsy o smaku marihuany. Czy kiedyś coś takiego jedliście? Czy kiedyś o takim czymś słyszeliście? Bo ja nie. Z tyłu są też oznaczenia, że jest to vegan, wegańskie, bezglutenowe i bez GMO. Także coś niby zdrowszego. Jeżeli chodzi o kalorie, to tak samo kalorie praktycznie jak i każde inne chipsy, także nic specjalnego. I te znowu wyprodukowane są w UK, United Kingdom. Zobaczymy. Dobra, kochani. Grube, grube opakowanie, mięsiste, żebym tak bym to ujęła. Tak, a czy ja to otworzę? O kurde. No nie mówcie, że ja muszę wziąć do tego nożyczki. Co to za paczka? O matko. Wzięłam nożyczki i otwieramy. No nie da się otworzyć tych chipsów. Niby fajne takie, wiecie, grube opakowanie, ale jednak no nie da się otworzyć. O, o Jezus, o Jezus. O! Widzicie to? Jeju, ale jak mocno napełnione przyprawą. No dobra, a czy w składzie jest ta marihuana? Ziemniaki, sól. Jest hefe pulwa. Ale przed nim jest pietruszka. Pietruszka, potem jest właśnie puder, jak to się mówi, proszek z marihuany. I dalej inne tam jeszcze, o jest nawet, wow, jest nawet proszek z pomidora, z jakiejś tam sałaty, ze szpinaku, z, jak to się mówi, buraka i kurkuma. Dobra, próbujemy, boję się jak cholera. Oczywiście to są chrupki, to nie są chipsy. I czuć w tym marihuanę. Tak, czuć na pewno smak marihuany. Nie wyczuwam tutaj ani pomidora, ani buraka. Nie wiem dlaczego tylko te chipsy są w dwóch kolorach właśnie, w takim jakby moralkowym i zielonym. Nie wiem, czy smak marihuany w chipsach mi odpowiada. Bardzo to czuć, jeżeli chodzi o zapach, jeżeli chodzi o smak już troszeczkę mniej, ale jest to coś takiego mdłego, coś takiego niezobowiązującego, one nie mają jakiegoś charakterystycznego smaku. Chociaż jak tak teraz mówię, to wyczuwam jeszcze właśnie takie marihuaninowe, wiecie, to no, uczucie po prostu, że coś z tą marihuaną zjadłam. Nie jest to nie wiadomo co, ale jest to taka neutralna przekąska, także też nie mogę tego ocenić jakoś bardzo nisko, bo to nie chodzi o to, że bardzo mi to nie smakuje, tylko to jest strasznie dziwne, że marihuana jest w tym i ona jest tutaj naprawdę proszek z marihuany. Więc te chipsy, moi mili, ocenię na... Jakby tu je ocenić? O, na pewno słabiej niż te pomidorowe, które miały 5. Także takie 4,5 im dam. 4,5, bo nie są złe, ale no to też nie jest smak, który na pewno będę chciała jeszcze kupować. I kochani, zaraz ułożę te chipsy dla Was, jeżeli chodzi o te, o to, jak i które najbardziej mi smakowały, więc zapraszam na podsumowanie. Ułożyłam chipsy od pierwszego miejsca, więc jak widzicie, pierwsze miejsce, paprykowe świderki, co no, też mnie zszokowało, bo to po prostu zwykłe paprykowe chipsy, ale naprawdę są pyszne, naprawdę mi smakowały. Potem currywurst, czego też również się nie spodziewałam, bo jednak chipsy o smaku kiełbasy nie myślałam, że mogą być dobre. Następnie ex aequo, chili cheese i koperek z parmezanem na jednym miejscu. One właśnie jakoś tak mi coś, wiecie, jakoś tak mi podobnie posmakowały. Następnie pomidorowe chipsy ze skórką z kauflandowskiej firmy, także nie są jeszcze najgorsze. Myślę, że możecie je spróbować. Następnie marihuaninowe chipsy, chrupki, no to jest coś już ciekawego.
Kolejne miejsce, przedostatnie, sól i winegry, czyli octowe chipsy, za którymi chyba nie przepadam jednak. I na samym końcu paprykowe lejsy. Także kochani, dajcie znać, co myślicie o takim teście. Napiszcie koniecznie, czy chcecie więcej takich testów słodyczowych, jeżeli chodzi o niemieckie słodycze i różne przekąski. Dawajcie znać, dawajcie łapki w górę, jeżeli Wam się ten film podobał. Jeżeli chcecie więcej takich testów, to oczywiście takie dla Was nagram. Dziękuję bardzo za oglądanie, kochani. Do zobaczenia w innych filmach i do zobaczenia na kanale ASMR. Buziaki!